Jaki księżyc. Nie, nie, nie ładnie. Muszę się do góry spojrzeć, żeby nie było widać. Dobrze, jeszcze raz. Zostaw suba i łapkę w górę, bo jak nie... Krystian, nie można pokazywać takich rzeczy! No! Mogłeś apteczkę wyciągnąć na przykład. Jaką apteczkę? No przecież apteczka jest też, patrz. Jeśli zosta... Dobrze, to inaczej, zrobimy to inaczej. Zrobimy family friendly. Jeśli zostawisz łapkę w górę i subskrypcję na kanale Konewki, to ta apteczka uleczy twe serce. Już. A dostaną zestaw Lego? Ja myślę, że dostaną. Nawet za suba. Dwa. I Krystian, bo tutaj jakiś pociąg nam przyjedzie za minutę. Co? Pociąg? No, bo my jedziemy pociąg? Na wycieczkę. A co to pciąg? A wiesz, że ja się boję pciągów? Pciągów? Dlaczego się boisz pciągów? No nie wiem, ja się boję, a mieszkam obok pciągów. Po prostu przerażają mnie z jakiegoś powodu. Nie lubisz pciągów? No, boję się. Mam... Pciągi są fajne. Mam pciągofobię. Pciąg. No chodź, patrz, jeszcze pół minuty. No ja patrzę, co tutaj jest. Krystian, zostaw ten sklep. Pistolety jakieś w ogóle. Ej, a ty nie byłeś wilkołakiem? Bo jest pełny księżyc. Ja? No. 15, 14, 13, 12, 11, siema. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 17, no i co? 43, 27. O! Łele, pciąg. Ja mogę chodzić, halo. O, straszny jest ten pciąg. Boję się go. Pciąg. Czy to jest ten straszny element tej gry? Halo, chciałabym wsiąść. Ten... Jak ja mam wsiąść teraz do niego? Dzień dobry, co się robi teraz? Tu się wskakuje? Nie, można w ogóle wejść. Nie rozumiem, o co chodzi. Oh. Aha, on jeszcze za minutę będzie odjeżdżał? Co? Czy tak my... to chyba wygląda. I mamy jeszcze chwilę, żeby się rozejrzeć. Zobacz, to jest mapa. Ej, bo on chyba ludzi wysadził. Tu jest jakoś więcej ludzi. Dobra, czyli czekaliśmy, on już ludzi przywiezie. Dobra, zobaczmy mapę. Ludzi ubywali, tak. Mapę, zobaczmy. Możesz też... Co ty tam robisz, Ola? Gdzie ty się wspinasz? No przecież tu mapa jest. Chciałam możemy też? Z bliska zobaczyć. No idę. Co? Możemy też kupić ciuchcie. A ja nie chcę kup... A, bo może chcę kupić ciuchcie. Jest możemy jest super, różowa? Mega fajną ciuchcie, która nie wiem, co zmienia. Poczekaj, czemu mogę ciuchcie kupić w stajni? To jest stajnia, tu powinny być Ola, jakieś zwierzęta. Nie wiem, nie zadawaj pytań, ja nie wiem. Podoba mi się ten ich dźwięk. Dobra, nie wiem, mogę kupić wagony. O, jak będę robił kiedyś grę, gdzie będę potrzebował dialogów, to wezmę ciebie i będziesz robić. Spoko, może być. I wszystkie postaci będą robić. Ej, bo my chyba będziemy jechać zaraz, wiesz? Nie, skąd? Tak mi się wydaje. Ja mam pistolet. Ja też. No to, ej, ty masz jakiś lepszy. Nie, skąd? Już kupiłeś, tak jesteś. Nie, ja nic nie kupiłem. Cześć, dzień dobry. Cześć, Koneko, o kurde. Nie wiedziałem, że gramy z jakimś to widzem. Ta sławna youtuberka. Ej, dalej tu stoimy, o co chodzi? Nie rozumiem tej gry. O, widzę jak sobie skaczesz. Dzień dobry i co teraz? O! Chyba nie, chyba jednak o to chodziło, Ola, wiesz? O, niskie niebezpieczeństwo. No ja nie wiem... Ale niebezpieczeństwo przed czym? O, jedziemy! Przede mną. Ale jestem sama. Ja nie chcę być sama. Mogę iść do kogo? Mogę. Jestem na końcu samym. A na końcu? Poczekaj, to koniec jest w tą stronę. Dobra, teraz. Bo możesz przechodzić. Zamknięte tu jest! Przepraszam? Nie, unlock cabin. No. Próbuję otworzyć. Moje były zamknięte. Tu, o, dobra. Tu moje. Krystian! Czy ty też to widzisz? On mnie walnął! Przepraszam, a ty żyjesz? Strzelam! Pomagam! Ja nie chcę wyjechać! Ola! Okej, dobra, poczekaj! Czemu on chodzi jak krab? Co jest? Ja nie wiem, o co chodzi, ale on jest powalony jakiś. On ma zęby! Przecież niebezpieczeństwo miało być niskie! Czy ja nie mam... nie mam amunicji. Musisz takiego boksa z amunicją dobra, znaleźć. Dobra. Biorę amunicję, biorę. Moja? Poszedł?
Jezus, poszedł. Ja widzę, jak on tam ucieka. No, drzwi się zablokowały, nie w tą... O Jezus, dobra, idę do was. A, tu była amunicja, aha, bo ja teraz zauważyłam, że nam się w ogóle te rozwalają. Czy on mi zabrał amunicję? Możliwe. Aha, on mi zabrał amunicję. Chodź, pójdziemy dalej. On wrócił! Co za gałgan, jak on mi całą amunicję zabiera? Krystian, on wrócił. Beznadziejny pistolet. On wrócił. O, wiesz, że amunicja daje tylko jeden magazynek? Wiesz, że ja nie mam już amunicji? Musisz zbierać boksy. No wiem, wszędzie są boksy. Tylko, że tutaj jest ten pociąg straszny! Dobra, idę do ciebie, Ola, pomóc ci. Uciek, dobra. Ja zdrowia nie potrzebuję. Od shiftem mi się chyba trochę szybciej chodzi, ale nie jestem pewna. Idę do ciebie, konewka. Halo. Nie ma tu nigdzie amunicji. Jesteś konewka? Tu jest, zostaw mi amunicję! Zostaw moja! Moja, zostaw. Nie! Proszę. Nie dostałam amunicji. Zabrał mi wszystko. Czemu nie? Wszystko mi zabrał. Cześć, konewko. Dzień dobry. Halo. Poczekaj, bo ja nie mam amunicji. No co cześć, jest? Konewko. A dobra, dostałam trochę. Musisz przytrzymać. Dobra, nice! Mam dwa magazynki, ale... Dobrze. Aha, poczekaj, a... Jak... No, co, a, ale co? A jak ja dalej mam przejść, przepraszam? Tam chyba nie przejdziemy, Olu. O. A ale co by to się stało, jakbym na przykład wypadła z pociągu? Nie wiem, czy się da, Ola, ale myślę, że nie powinnaś próbować. No dobra, no to nie będę próbować. Zobacz, jaki piękny księżyc. Myślisz, że przyjdzie do nas jeszcze? Nie, myślę, że już nie. Myślę, że... Ktoś umarł właśnie. Tak? Ej, on poszedł! O, da się! Da się wskoczyć! O, proszę bar! Wraca! Krystian! I ma pełne zdrowie! O, to bardzo niedobrze! O, wiesz co? O kurde, ja jestem na samej górze! Ja dawaj, nie mam amunicji, Ola. Nie mam. Mogę popatrzeć tylko na was. Mogę tylko na was popatrzeć. Chodź tu do mnie. Tak, chodź. O. Dobra, niech on się z wami bawi. Ja się tutaj czuję bezpieczna. Czemu mnie bijesz w głowie? Złapał cię! Ola! Ola, zginąłem. Krystian, umarłeś. Zginąłem, Ola, tak. Dobra, to ja idę dalej w takim razie. O nie! Idę na Ola. Samą lokomotywę! Nie mogę chyba tu nic zrobić. Olu, zginąłem. A ja nie mam amunicji, więc ci nie pomogę z niczym, przepraszam. O nie! Ale ja tego nie rozumiem, przecież niebezpieczeństwo miało być niskie! No jak widać nie jest niskie. No nie... Jak widać jest całkiem wysokie. I co teraz zrobimy? No nic, no ja muszę czekać na ciebie, konewko. A ty będziesz na mnie czekał tam na peronie? Tak, czekam na peronie na ciebie. Ale na dobrym peronie jesteś? No tak. Nie, on wraca! O nie, a jestem tu sama, więc się na mnie zagruje. Sama nie. Zostałaś? Znaczy do jakiegoś typa podeszłam, żeby na niego się może zagrować. Dobra, ja się czuję bezpiecznie. Ty się z nim strzelaj, ja nie mam amunicji, zostaw mnie. No idź do mnie z nim, Krystian. Dobra, oni się biją. O! Dojechaliśmy! O mój Boże. Konewka moja dojechała, udało halo? Udało się. Konewka. Udało się, żyje. Sama? Nie wiem. Nie, z dwiema innymi osobami tak, byłaś. Chyba dwie osoby. O matko. Jeju. Dobra, potrzebuję lepszy pistolet, więc ja amunicji potrzebuję. Amunicji nie potrzebujesz, amunicja się sama uzupełnia, tylko pistolet musisz kupić. Tu są pociągi. O nie, czy ja mogę gdzieś tu lepszy pistolet kupić? Przepraszam. U ciebie mogę? Tutaj, tak, u niego, no. Dobra. Dobra, dawaj. No nie stać mnie! O nie! To jest najgorsze. Wiesz co jest najgorsze? Mi się przycisk zbugował i nie mogę teraz... Jaki tego... przycisk? No, myszka mi się zbugowała, ja mogę tylko się obracać postacią, a nie mogę na prawo przejechać. O, dobra, teraz już mogę, dobra, jest. Jak to naprawić? Powiedz, żebym ja wiedziała, jak mi się zepsuje. Shiftem? Tak. Bo dziwne. A tu nie mogę dokupić magazynka na przykład, żeby było więcej? Nie wiem, Olu, jakby ciężko stwierdzić. Ja mam wrażenie, że te osoby, które były z nami, to zabrały na samym początku i umarły. Tu z tego, co rozumiem, Olu, jak tego... Jak pójdziesz, jak będziesz chciała kupić na przykład ten pciąg lepszy. Pciąg? Tutaj u niego, tak.
Tak. To jak kupisz lepszy pciąg, to on będzie miał lepsze rzeczy. Jakiś militarny można kupić. O, to wiesz, nie co, ja kupię i zobaczymy, czy będziesz rzeczywiście lepszy. No dobra, ale będziesz musiał liczyć na to, że się dostaniesz do tego przedziału i że ci nie zabiorą rzeczy. Nie no, ja się powinienem w nim chyba zrespić, tak? Nie wiem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie mam pojęcia, Krystian. Rail cars, military, equip. Jedziemy. Dobra, zdążyłem idealnie przed, zdążyłem go założyć, Ola. Chyba nas idealnie zabierze, nie? Przed. Nie no, zabierze nas. Konewko, alo! Dobra, coś się dzieje. Dobra, ale no i co z tego, że moderate, jak w poprzednim było... Jest cyrk i bronie. Jak dojedziemy, to... Ola, jestem na pociągu. No to fajnie. A ja podnoszę jest kasę. Jest militarny, jest Ola militarny. Ale amunicji! No, wow! Tak myślałam. Tylko w którą stronę on będzie? Wydaje mi się, że to są tyły chyba. No dobra. Wiesz? Dobra, to ja idę na tyły. Po prostu spójrz, w którą stronę ziemia się poruszę, żebyś wiedział, w którą jedziemy. To jest bardziej na... Tak, to jest przedostatni. Ja kradnę amunicję wszystkim, to będzie moja nowa taktyka, nie? Olu, przedostatni. To nie działa. Dobra, idę. Chyba w tą stronę. Przedostatni, tak mi się wydaje. Przedostatni. O Boże, muszę drzwi... Konewko, dobrze. O, on przyjechał! A drzwi są zamknięte! Ja otwieram. Wiem, właśnie... Krystian, on tu jest! Wow! Dobra, strzelaj do niego! Strzelaj! Trzeba się go pozbyć! Strzelam do niego! Co on robi, Boże! Strzelaj do niego! Strzelam! On ma jakieś działo u góry! Dawaj, Ola! O Boże! Rozwalił mi przedział! Bardzo niedobrze. Dobra, spokojnie, Ola. Możesz iść na tyły, on na tyły nie siedzi. Ale on siedzi tu, gdzie ja! To jest problem, wiesz? Dobra, ja podaję... No ja właśnie staram się strzelać cały czas. Dobra, ja też strzelam. Nie mam amunicji, to nie postrzelam sobie. Ja siedzę na tyłach. Chodź, Ola, tutaj jest amunicji masa. Poczekaj, ja też mam amunicję. Jest dobrze, Krystianie, jest dobrze. A ja muszę podejść, żeby więcej zadawać, okej. Okay. Jakiś dziwny dźwięk był? Dobra. Co się stało? Wysadziło! Wal w niego! Strzelam! Ała! Ktoś mi z tyłu... Nie rozumiem tej gry. Nie wiem, ktoś co się zginął, stało. Chyba? On do mnie strzelał z tego działa, który miał u góry. Dobrze, Olcia, chodź na tyły. Szybko. Jak się używa apteczkę? No, bierzesz ją i używasz. Dobra. Wrócił. Dobra, szybko biorę amunicję. Szybko, ładuj! Gdzie on jest? Widzisz, bo on ma minigana u góry! On jest porąbany! Dobra. Muszę amunicji. Jak on nas tłucze po prostu, jak ja zginąłem! Czemu on robi fokusa na mnie? Co jest? No bo jesteś najbliższą osobą. Dlatego. Ale on już rozwalił mnie w 3 sekundy, nawet się leczyć nie zdążyłem. No bo on ma minigana! Jezu, ale ja go spiłem sporo, szybko, więc no. Szybko, bierz tą apteczkę, bierz. Dobra. Muszę patrzeć na konewkę. Czy ja mogę wziąć... Nie mogę wziąć kamery konewkowej. Konewka, masz tam dużo amunicji, możesz się za boksami z amunicją chować. Ja się muszę ulecić, Krystian, bo ja zdrowia nie mam. Stoi na środku. Dobra, gdzie amunicja jest? Dalej, jest na tyłach pociągu, ale Olu. Ja nie mogę już iść na tyły, bo na tyłach będę sama i on mnie wtedy zaatakuje i będę w pupie. Możesz pójść tego. Tu jest. Dobra, mam tu. Dobra, widzę właśnie. Siema, Ola. Czy gdzieś jeszcze jest? Nie, tu już dalej nie Siema, będzie. Siema, Ola. Nie wiem, gdzie jesteś, ale dzięki, cześć. Mam tylko widzę dwa magazynki. W kolejnym przedziale. Widzę cię w kolejnym. A ty nie założyłaś tej broni w końcu nowej? Przysiłem, mnie nie stać. Ja mam 9,2 kasy tylko, a lepsza jest za 120. Dalej, Ola, dalej, no. Wiem, ale zobacz, oni wszyscy uciekają stamtąd. No bo amunicji poszli zebrać w międzyczasie. Boję się, że on zaraz przyjdzie. Widzę cię, Ola, biegniesz już. Zobacz, ile amunicji tu jest. Dobra. Zbieraj sobie, ale... O kurde, mam nadzieję, że do mnie nie przyjdzie, mam nadzieję... O kurde, tu jaki box wielki. To jest ogromny mega giga super koks box. Dobra. Idzie, widzę go. Szybko, otwieraj to. Co się stało? Zatrzymał się na chwilę. Dobra, tu możemy. Strzelaj, Ola, do niego! Próbuję! Przeładowuję mi magazynek! Strzelaj, Ola! Strzelam! Mam słabą broń, ale strzelam. Zginął! Kto zginął? Jeden zginął!
niedobrze, bardzo niedobrze. Wali w kolejny pociąg, Ola! Krystian! On ma całe zdrowie? Tak, on ma całe zdrowie. Krystian, ja tego nie zrobię. Jeszcze dawaj, 30 dawaj, sekund. Dawaj, dawaj, dobra, ja muszę strzelaj, przeżyć strzelaj, po strzelaj. Prostu, muszę przeżyć. Muszę przeżyć tak. Po prostu. Ja przeżyję. O, idzie na tyły. Idzie na tyły bardziej. To ja idę bardziej na tyły jeszcze. Uważaj, uważaj, Ola, uważaj. Ja idę na sam tył, ja się czuję tu bezpiecznie trochę. Dawaj, 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 Ola, strzelaj nie, w niego. Nie, nie, nie muszę, nie muszę, będzie dobrze. Złapał go, Ola! Nie mogę strzelać, mam amunicji! Chowaj się, chowaj się, idź na tyły, dojedziesz już. Jestem, jestem. O, dobra, przeżyłam. Kolewka dwa razy dojecha. A w jakiej już jesteś na peronie, halo? Nie wiem, nie wiem. Ja wysiadłam się. O, będę mogła nowy pistolet kupić! No, nowy dobra. Pistoleciak. Dobra, myślę, że to będzie nasze ostatnie, finalne Ola? Starcie. Olu, i tu jeszcze jest cyrk. Poczekaj, poczekaj. Ola, tam jest Squid Game. Poczekaj, muszę broń kupić lepszą. Ta Ola, jak naprawdę to jest Squid dobra, Game. Poczekaj, poczekaj, muszę zobaczyć broń, broń. Ta ma jak... Nie, to ja chcę to, co ty. Ty wziąłeś dobre. Tak. A jak to założyć teraz? A w inwentory muszę otworzyć. Inventory. Dobra, i teraz kliknąć. No i co? I kliknęłam. A, dobra. O, ja mogę mieć dwie bronie naraz? Co? Możesz mieć dwie bronie naraz, tak, Olu. O, dobra, to ja będę miała dwa. Dobra, idę, gdzie jest cyrk? Tu z tyłu? O, o widzę... kurde, ale beznadziejnie się skacze tu. Widzę, jak skaczesz. No, beznadziejnie się skacze, niestety. O nie, nie wiem, czy zdążę. 40 sekund? Dobra, jak to się gra? No, musisz tego. Dopiero za linią, dobra, rozumiem. Tak, tak, tak. No, ej, zielony! No, jakie beznadziejne skakanie tu jest! Widzę, no, widzę. No, przecież ja nawet nie dotykam tej no, wody! No wiem, miałam to samo przed chwilą! Ale ktoś zrobił beznadziejną minigrę. No nie, no, co to ma być? Nie da się tu wskoczyć, nie da. Nie, no, nie, to jest chodźmy, beznadziejne, idę to jest stąd. Bardzo słaba gra, chodźmy stąd. Słabiutko, słabiutko. Chodź tędy, nie będziemy szli ścieżką, a tam jakaś jacyś broń jeszcze ludzie. Jest inna. Nie zdążysz, nie zdążysz, Krystian. Nie dasz rady! Chodź tu! Ola, tam widzę cię po lewo wrogu. Krystian, nie zdążyliśmy. Zdążyliśmy na pciąg. Damy radę? Ja tu dalej radę, stoję! Ola. O, dobra, jest. Działa. Nowhere hotel. O nie, chodź. Dobra, poczekaj. On teraz... Fioletowe bronie będą, to jakieś najlepsze dobra, bronie słuchaj, będą tutaj on dostępne. Teraz miał minigana u góry na sobie, to ja jestem ciekawa... Tak, Ola, pojawiasz się w pociągu, który jest należy do ciebie jakby. Dobra, dobra, czyli ty... O, widzę cię! Hej! Cześć, konewko. Cześć! Tam. To jest twój? A ty czemu nie masz mój. Tego? A to jest mini talerny. Dobra. Mini maltarny. Gdzie on? Jak będzie, to co będzie miał teraz? Wyrzutnie rakiet? No właśnie o to mi chodzi. Jestem ciekawa, co on będzie miał. Pytanie, z której strony przyjdzie, bo... Z prawej chyba? Jeden spadł. Nie widzę, Ola, nie widzę. To mi się wydaje, że z prawej, bo z prawej słyszę... Tak, idzie z prawej! Idzie z prawej! Strzelam do niego, strzelam do niego. Na sam ja też, ale musimy przeżyć, to wiem, jest najważniejsze. Strzelamy, ale idziemy. Co idziemy dalej? Tak powoli? No właśnie nie wiem. Może staminy nie miałeś. Możemy sobie przedziały otwierać też. Dobra, co to był za dźwięk dziwny? Nie wiem. Ale ludzie się przesuwają. Możesz też pamiętaj tutaj używać tych do leczenia, nie? O! Krystian, on chyba jednak ma wyrzutnie rakiet. Ja go nie widzę. Ale ja słyszałam, jak coś wybuchło. Ty, on z nieba strzela! No mówię o tym! A czemu on lata? Znaczy u mnie nie lata. Lecą rakiety do nas! Dostałam! Dostałam z rakiety. O, muszę się uleczyć! Lepcie. Za dużo ludzi rakiety. Tu jest, dlatego. Za dużo ludzi. Dobra. O nie. Dobra, na tyły. Idę na tyły. Muszę się leczyć szybko! Ja nie wiem, co jak ta apteczka działa. Co to za wyrzutnia rakiet? Ola, lecą kolejne rakiety! Ola, on wraca! Ale on idzie! Wpadłam pod tory! Mi też. Rozwalił mi podłogę po prostu. Wiesz co? Nie daliśmy rady. Ten pociąg poziom jest... trudny jest trudny, ale o, patrz, możemy zobaczyć przynajmniej tutaj, jak zginęliśmy. O, dobra, zobacz. To szybko zobaczmy, co tutaj jest. Możemy zobaczyć, jakie kosmiczne... Może my możemy kupić wyrzutnie rakiet. Myślę, że nas nie stać na razie, wiesz? Ale możemy zobaczyć chociaż. Nie, tu schody są. I bardzo dziwnie właśnie się wchodzi po tych schodach. Nie. Troszeczkę. Dobra. Siema, Emanuel. Dobra, o kurde.
Ohoho! Co to za karabin? No! O Boże, także tak, Krystian. 40 pocisków ma. O, myślę, kurde, że będziemy mogli to przetestować następnym razem, wiesz? Tak, tak. Jak widzą się spodoba, to będziemy testować super ultra giga mega koks bronie kupione za Robuxy. A myślisz, że tym razem damy radę go podkonać? Nie wiem, Olu, ale jedno jest pewne. Przekonamy się.